Awizowaliśmy spotkanie Żurawia Krzeszów z Huraganem Skawica jako mecz na szczycie A-klasy, kiedy lider Żuraw Krzeszów przyjeżdża do Skawicy. Nie może być inaczej. Mecz zakończył się bezwarunkowym remisem. Z nami jest trener gospodarzy Krzysztof Kudzia. Dobry wieczór. No i właśnie, to jest akurat takie proste pytanie, bo grający trener Huraganu Skawica odpowiada dzisiaj 90 minut. Ja właśnie oglądam ten mecz właśnie z perspektywy Murawy, no bo patrząc się z kolei z mojej perspektywy, no to mecz walki, mecz kilku niewykorzystanych sytuacji, ale koniec końców mecz na remis. Tak, myślę, że dzisiaj zadawaliśmy sobie sprawę, że nie będziemy drużyną raczej przeważającą, aczkolwiek wiemy, że u siebie na pewno stanowimy siłę, jeszcze tutaj meczu nie przegraliśmy. Na pewno wielką naszą bolączką dzisiaj było to, że nie miałem czterech bardzo mocnych, w zasadzie podstawowych takich zawodników, którzy decydują tutaj bardzo mocno o sile drużyny. Jest to środek pomocy Bartosz Tarnawski, który dzisiaj ma imprezę urodzinową, 18. Tak, mamy tutaj wszystko dla niego przygotowane, ale niestety rodzinna impreza była ważniejsza, nie mógł dzisiaj być. Michał Pacyka, wiadomo, że też w drugiej połowie stanowi siłę dla naszej drużyny. Sumera Dawid niestety no, gra fajnie z tyłu. Ja za niego cały mecz, już młody nie jestem, ale jeszcze jakoś trzeba się spinać. Czuję się w drugiej połowie niestety wraz z upływającymi minutami zmęczenie. Zmęczenie, na pewno brakowało tego Sumery. Sumera też na stałe fragmenty fajnie nam dużo pomaga. No i Mariusz Pacyka, który mocno chory, też nie chciał grać, dopiero wszedł w końcówce na parę minut. Myślę, że gdyby to było, moglibyśmy bardziej równorzędną walkę tutaj stoczyć z Żurawiem, aczkolwiek tak nie było źle. Nie chcieliśmy też wyjść za wysoko, odkryć się. Przeanalizowaliśmy sobie mecz w Juszczynie, jakie błędy popełniliśmy w pierwszej połowie, gdzie przegrywaliśmy 6-1 po pierwszej połowie. W zasadzie po 30 minutach już był wysoki wynik, dlatego tego samego błędu nie chcieliśmy tutaj popełnić. Analiza tamtego meczu była tutaj, mieliśmy wszystko w zasadzie też zaplanowane. Jakąś siłą Żuraw gra, że głównie stałe fragmenty to jest miejsce, gdzie zdobywają najwięcej bramek Żuraw, tak? Wiedzieliśmy, jak prezes Ćwiertnia, gdzie robi dośrodkowanie, jak się przed tym dobronić, gdzie strzela rzuty wolne, no i też jaką piłkę grają, tak? Przygotowani na to byliśmy, no i myślę, że wybroniliśmy się, no. Chcieliśmy zaskoczyć ewentualnie z jakiejś kontry. No, Sołek Pacyka miał świetną w drugiej połowie, sam na sam, szedł długo, no, piłka no, doskonała, no, nie udało się, bramkarz wygrał z nim pojedynek. W pierwszej połowie też mieliśmy za dwie sytuacje, myślę, że pierwsza połowa bardziej wyrównana, gdzie my mieliśmy sytuację i Żuraw, no, w drugiej Żuraw niestety przewagę zdobył no, na boisku, co dało się zauważyć. Gra z dośrodkowaniami w pole karne Huraganu Skawicy to jest taka woda na młyn, innymi słowy, dla was, no bo kto jak to, ale zespół ze Skawicy, no to ma tą walkę we krwi. No i dzisiaj wiele pojedynków było, naprawdę wiele pojedynków główkowych, ale nie tylko. No i się koniec końców kończyły dla was zwycięsko. Tak, wiedzieliśmy doskonale, że to głównie wrzutki w pole karne, gdzie wchodzi Górny, gdzie na stałe fragmenty wchodzi trener Saapatek, jest to ich główna broń. Też tak ustawiliśmy obronę, gdzie u nas Robert Fujak świetnie gra głową, Sławek Kawulak świetnie gra głową, Tomek był cofnięty, środkowy pomocnik też do tego. No, ja z przymusu stałem na środku, starałem się tam jakoś kierować grą. Gra głową nie jest jakąś moją najmocniejszą stroną, natomiast tak ustawiłem zawodników, że ja mogłem w pewnym momencie tej wrzutki zasekurować w razie czego przebitą piłkę. Jeszcze no, lata mam swoje, ale bardziej wolę pojedynek szybkościowy, jeszcze się w tym dobrze czuję jak walkę w powietrzu, dlatego tak ustawiliśmy to, że wszystko te najgroźniejsze ich fragmenty gry były no, zabezpieczone. No, w ten sposób przetrwaliśmy w zasadzie do końca meczu przy wyniku 0-0. Nam się nie udało strzelić, aczkolwiek, tak jak mówię, sytuacje były. Mogło się skończyć różnie w tym meczu, aczkolwiek no, troszkę Żuraw przeważał. I tam można powiedzieć, że przyszła ta 90. minuta, sędzia doliczyła 3 minuty. I sama końcówka, Krzysztof Kudzia fauluje, jest rzut wolny dla Żurawia. Ja szczerze mówiąc byłem zaskoczony, jak został on wykonany, bo wiedzieliśmy, że Krzysztof Ćwiertnia no to jest ten zawodnik, który lubi uderzać z rzutu wolnego. Tutaj podanie spalony, gol nieuznany, kontrowersja. Tak, to już była 90. minuta.
Ból w nogach, zmęczenie dało się we znaki. Po kolejnej wrzutce Żurawia wygłupkowaliśmy tą piłkę przed szesnastkę, gdzie Krzysztof Ćwiertnia sobie piłkę przyjął, miał ustawioną jak na placu, no tylko nic, tylko uderzać, więc ja byłem najbliżej. Uczulałem na to swoich zawodników przed meczem. Nie faluj mi przed szesnastką, bo ma dobrą nogę ułożoną, dużo z tego strzela, a sam w 90 minucie popełniłem niestety taki błąd. No, byłem najbliżej, chciałem szybko doskoczyć. Byłem pewien, że on to już strzela, no bo piłka, tak mówię, ustawiona idealnie do strzału. No, on jeszcze przełożył sobie to na prawą nogę i mnie, ja dotkłem niestety, wybiegając do niego w szybkim tempie. No i rzut wolny. No. Nie zdecydował się na uderzenie, czy tam był spalony, czy nie. No, sędzia podjął taką decyzję, więc stał blisko, ustawiony na linii, więc skoro taką decyzję podjął, myślę, że się nie mylili w całym meczu, bardzo dobrze sędziowali cała trójka, więc skoro podniósł spalony, no to był spalony. Dobry punkt. Tak, tak, myślę, że punkt u nas tutaj z Żurawiem jak najbardziej. Nas cieszy remis po tym, co dostaliśmy w Juszczynie. Lekcję wyciągnęliśmy dzisiaj na remis. Mówię, jakbyśmy tą czwórką dysponował, co w ostatnich meczach wszyscy byli, to moglibyśmy tutaj śmiało wtedy powalczyć, jak równy z równym. Myślę nawet o zwycięstwo, bo tutaj u nas, tak mówię, no mamy siłę. Nie przegraliśmy tutaj jeszcze meczu. Ostatni czas dobrze nam idzie. 6 zwycięstw z rzędu, także tylko pozytywnie. Nie udało się złamać defensywy Huraganu z Kawica, zespołu Żurawia Krzeszów, ale koniec końców wiadomo, że Żura wyjeżdża tutaj z jednym punktem, no i dalej jest ta drużyna, która jest na czele A-klasy. Z nami trener Bartłomiej Sałapatek. No właśnie, ja to oglądało z perspektywy boiska, tak? Bo Bartłomiej Sałapatek, wiadomo, to jest podpora obrony Żurawia Krzeszów. Przyszła ta 90. minuta, po której pewnie jeszcze długo, długo będzie tutaj u Was rozpamiętywana ta sytuacja. Tak, dzień dobry. No rzeczywiście, no przyznam obiektywnie, że mimo wszystko nastawiliśmy się na bardziej tą agresywną grę, jeśli chodzi o Huragana, a tu jednak cała drużyna od początku, od pierwszej do praktycznie 90. minuty Skawica próbowała grać z kontry. Nie podchodziła do nas wysoko, utrzymywaliśmy przy piłce. Szkoda pierwszej połowy, przede wszystkim pierwszej połowy, gdzie mieliśmy naprawdę 3 dogodne sytuacje, gdzie Mateusz Mika z 5 metrów ma chłopak uderzenie, podaje do bramkarza. Szkoda sytuacji, gdzie Mateusz Lociński z rzutu rożnego miał, nie wiem, 5 metrów do bramki, źle nogę przyłożył, przeszczelił. No i też szkoda tutaj sytuacji właśnie, którą Mateusz Mika drugą, którą oddawał strzał, gdzie bramkarz po prostu sparował lekko na słupek. Co mogę powiedzieć? Tak jak powiedziałeś, no nie przegraliśmy kolejnego meczu. Ja jestem tego zdania, że wiadomo, no jak nie dasz rady wygrać, zwłaszcza na wyjeździe, to zremisuj. To jest stara zasada. No na zero, zagraliśmy na zero z tyłu. Musimy popracować jeszcze nad pewnymi elementami, ale tak jak powiedziałem, też na ostatni mecz u siebie z Zawoją, gdzie postaramy się odpowiednio zamknąć tą rundę jesienną. Gratuluję drużynie z Krawicy, że przetrwali te 90 minut, aczkolwiek nie ukrywam, że też chwała chłopakom ze Krawicy, bo też mieli sytuację w drugiej połowie, gdzie już nastawiliśmy się typowo, żeby strzelić bramkę na te 2-3 takie kontry, co było naprawdę groźnie, ale skończyło się dla nas szczęśliwie. Jeśli chodzi o 90 minutę meczu, no ja tak powiedziałem, nie jestem sędzią, to nie zwalajmy na sędziego, ponieważ to, co mieliśmy wcześniej, bo mieliśmy tak samo też w drugiej sytuacji, gdzie Krzysiek Grak uderzył w słupek, gdzie jeszcze Krzysiek Ćwiertnia, bramkarz mu obronił strzał w środek bramki, ale fajna ta sytuacja była. Była jeszcze może jedna dogodna sytuacja. Jeśli chodzi o ten rzut wolny w 90 minucie, fajnie rozegrany. Z mojej perspektywy, gdzie ja stałem równo z murem, nie było. Nie było spalonego, ale nie możemy zwalać winy na sędziego, bo powinniśmy mecz zamknąć w pierwszej połowie przynajmniej jedną bramką, w drugiej połowie drugą bramką i całkowicie inaczej by to wyglądało. Ale tak jak powiedziałem, stara piłkarska prawda mówi, że nie dasz rady wygrać, jeszcze raz się powtórzę, no to przynajmniej zremisuj. Mamy 10 zwycięstw, 3 remisy, został nam ostatni mecz z Zawoją. Postaramy się u siebie zgarnąć pełną pulę i odpowiednio zamknąć tą rundę, a na zimę popracować odpowiednio, ponieważ musimy poprawić dość trochę
sytuacji, które klarujemy. Będzie na to czas, będzie na to pora. Tak jak powiedziałem, dziękuję. Tyle z mojej strony.